Cześć. Ostatnio opowiadałam Wam o owczarku podhalańskim. Dzisiaj też zajmiemy się rodzimą, bardzo starą rasą psów. Hart polski wpisuje się w szlachecką historię naszego kraju. Niegdyś uczestniczyły w polowaniach i były stałymi gośćmi królewskich dworów. Silnie zaznaczyły swoją obecność również w polskiej kulturze, bo wspomina o nich nawet Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu. Rasa niemal zniknęła za czasów PRL-u, bo komunistycznym władzom kojarzyła się z burżuazyjną Polską. Dzisiaj przeżywa swój renesans. I harta może mieć każdy, ale jedynie z pozwoleniem. Już ten krótki wstęp jasno pokazuje, z jak ciekawą rasą mamy do czynienia. A możemy ją Wam zaprezentować dzięki hodowli Confidence Interval, którą od 20 lat prowadzi Basia Sroka, należąca do klubu hodowców Tropidog. Stąd pochodzi wielu psich czempionów piękności i mistrzów wyścigów tej rasy. Rzecz jasna, Basia osobiście opowie nam o swojej hodowli i psach, bo jej wiedza na ten temat jest bezcenna. Zaczynamy! Hart polski najprawdopodobniej pochodzi od hartów azjatyckich. Pierwsze psy w typie harta przybyły na tereny środkowej Europy wraz z plemionami azjatyckimi podczas wielkiej wędrówki ludów już w pierwszym tysiącleciu naszej ery. Harty azjatyckie czystej rasy trafiły na polski dwór królewski w XIII wieku w wyniku kontaktów dyplomatycznych, wymian handlowych ze wschodem, a nawet jako łup wojenny. Daje nam to wyobrażenie, jak cenne były harty dla ówczesnych ludzi. Nic dziwnego, bo to piękne i wówczas bardzo użyteczne psy. No to przyjrzyjmy się im z bliska. Cześć, skarbie. Rozalia. Rodzynek. Jedyna w swoim rodzaju. Suka zarówno doskonała eksterierowo, jak i użytkowo. Biega i wygrywa na wystawach. Do tego jest niesamowicie rodzinnym, bardzo przytulnym, przymilnym, fajnym psem. Natomiast roch jest śmieszkiem. Całą swoją energię wkłada w radość bycia z człowiekiem. Zawsze się śmiejemy, że jest to uśmiechnięty hart polski. Suki harta mierzą pomiędzy 68 a 75 cm w kłębie. Psy są nieco większe, osiągają 80 cm. Harty polskie mają mocny kościec, silne i długie mięśnie i mocne szczęki, co w sumie daje idealną maszynę do polowań. Patrząc na harta, szczególnie w ruchu, mamy poczucie, że to zwierzę jest szybkie, zwinne, gibkie, a przy tym szalenie eleganckie, harmonijne i szlachetne w swej urodzie. Ponadto swą wielkością i przenikliwym spojrzeniem budzi w nas respekt. Nosi wysoko głowę, co pozwala sądzić, że mamy do czynienia z psem dumnym i świadomym wrażenia, jakie na nas robi. Prawdziwy szlachcic. U hartów polskich, podobnie jak u podhalanów, wyraźnie odznaczają się cechy płciowe, a dymorfizm jest widoczny na pierwszy rzut oka. Tu mamy muskularnego rocha, i nieco delikatniejszą rozalię. Prawda, że piękne? Harty polskie to psy krótkowłose, o szacie dość twardej i sprężystej w dotyku, która daje psu ochronę przed wilgocią, wiatrem, deszczem i mrozem. Jest dwuwarstwowa, składa się z gęstego, grubego podszerstka, gubionego po zimie oraz włosa okrywowego. Harty polskie występują we wszystkich umaszczeniach spotykanych u psa domowego, zarówno w pełnym wysyceniu, jak i rozjaśnione. Mamy harty trikolorowe, łaciate, dropiate, domino, czarne podpalane, wilczaste. Wszystkie możliwości. Może ta różnorodność spodobała się naszym władcom i szlachcicom? Niewykluczone. Bardziej jednak prawdopodobne, że pokochali harty za zupełnie coś innego. W naszej literaturze pierwsze wzmianki o harcie polskim pojawiły się już w XIII wieku. Psy te miały silną pozycję i były bardzo popularne w dawnej Polsce. Jak bardzo, niech nam uświadomi fakt, że było aż 19 określeń na psy tej rasy. Ich uroda, elegancja, cudowny charakter, bezkompromisowość i najwyższa skuteczność w polowaniach były przedmiotem podziwu i uznania. Najczęściej pisano o nich w kontekstach polowań, bo to było ich główne zajęcie.
Podówczas polowania były bardzo modną aktywnością królów i szlachty. Dlatego harty bardzo często mieszkały w domach magnatów i dobrze się tam czuły. One lubią komfort. I dziś ulubionym miejscem harta w domu jest wygodna kanapa lub fotel. Niegdyś służyły do polowań na lisy, zające, wilki i sarny. Miały dogonić, schwytać i uśmiercić zwierzynę. Każdy właściciel majątku ziemskiego, który lubił polowania, miał swoje harty. A im szybszy, zwinniejszy i zręczniejszy w chwytaniu zdobyczy był pies, tym wyższą cenę trzeba było za niego zapłacić. To właśnie skuteczność w polowaniach determinowała wartość harta. W tym kontekście pisał o nich Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu, gdzie pojawiają się harty kusy i sokół. Bohaterowie naszej epopei narodowej, asesor i rejent, spierali się o to, który z psów jest bardziej rączy. Ich dywagacje o hartach polskich na stałe wpisały się w historię naszej literatury i polowań. A polowano najczęściej z dwoma lub trzema wyszkolonymi i współpracującymi ze sobą psami, tak zwaną smyczą. Trzy harty polskie były niezwykle sprawnymi myśliwymi. Potrafiły unieruchomić nawet wilka. Ich skuteczność i gracja, z jaką polowały, dawały im wysoką pozycję w oczach ich właścicieli. Te psy po prostu hołubiono. Wyobraźcie sobie, że zimą jechały na polowania w saniach, przykryte ciepłym futrem, żeby nie zmarzły i niepotrzebnie nie traciły energii. Tak były ważne dla swoich właścicieli. Stały się także ulubionymi modelami dla malarzy i rzeźbiarzy, którzy niejednego harta uwiecznili na swoich dziełach. Warto chociażby wspomnieć o alabastrowym sarkofagu królowej Jadwigi w katedrze na Wawelu, u stóp której leży piękny hart. Możemy je oglądać na obrazach Juliusza Kossaka, Józefa Branta i wielu innych artystów. Do dziś piękny i elegancki hart jest często przedstawiany na przykład w kolekcjach porcelany. Liczna reprezentacja w sztuce pozwala stwierdzić, że tak naprawdę na przestrzeni tych kilkuset lat hart polski niewiele się zmienił. Doceniano ich wygląd, ale też nikt nie mógł przejść obojętnie obok ich żywiołowej natury, bo tak naprawdę to bardzo charakterne psy. Hart polski to pies pewny siebie, odważny, zdecydowany i czujny. Jest też powściągliwy i z rezerwą podchodzi do osób obcych. W pościgu szybki, zwinny i wyjątkowo wytrzymały. Ale uwaga! Hart ściga wszystko, co się porusza. Przede wszystkim każde inne zwierzę, ale interesują go też kawałki papieru, folii, a nawet liście spadające z drzew. Harty mają bardzo silny instynkt łowiecki, dlatego stanowią duże zagrożenie na otwartym terenie dla dziko żyjącej tam zwierzyny. Będą także niebezpieczne dla kotów, kur sąsiadów czy każdego innego zwierzęcia w ruchu, o ile nie zostaną z nimi starannie wychowane od szczenięcia. Hart polski w odróżnieniu od innych hartów posługuje się nie tylko wyśmienitym wzrokiem, ale i bardzo dobrym węchem. Jednak kwintesencją harta jest ruch, a ten jest energiczny, przestrzenny i posuwisty. W swobodnym kroku pies sprawia wrażenie siły, ale równocześnie lekkości i elegancji. Każdy opiekun harta musi sobie jednak zdawać sprawę, że jego spokojny i długonogi towarzysz w mgnieniu oka przeistacza się w strzałę, której nie sposób zatrzymać. Z tego względu to nie jest pies dla osób, które szukają spokojnego i leniwego kanapowca. Żeby zachować formę, ten pies musi mieć ruch. Na szczęście jest wiele możliwości zapewnienia mu solidnej porcji aktywności. Bieg przy rowerze, terenowy kursing, zawody torowe – to jest to, co harty kochają najbardziej. Bardzo ważny jest też odpowiedni sposób żywienia harta. W tej chwili w Polsce harty mogą realizować swoją potrzebę biegu m.in. w terenowych wyścigach hartów, w kursingach. Przygotowanie tego psa zaczynamy bardzo wcześnie. Moje 4-5-tygodniowe szczeniaki już goniły za rąbkiem, za jakimś tam ścinkiem. Na zasadzie pobiegamy, zobaczymy. Nauczyły się. To jest kwestia wprawy. Trening czyni mistrza. Oczywiście cała skomplikowana procedura przygotowania profesjonalnego psa do wyścigów to jest naprawdę duża praca, bo to wymaga wypracowania odpowiedniej zwyżki formy w momencie, kiedy te zawody są i wyciszenia go po zawodach. Pies nie będzie cały czas aktywny na najwyższych obrotach. Hart polski, jak każdy inny hart, ma bardzo specyficzną budowę, olbrzymią klatkę piersiową, mieszczącą duże serce i bardzo pojemne płuca. Miejsca na żołądek i na jelita zostaje niewiele.
W związku z tym ich dieta też musi być bardzo dobrze zbilansowana i przemyślana. Nie jest to pies, który zje miskę kaszy. To musi być mało, ale konkretnie. Harty wymagają bardzo wartościowego pożywienia. Może to być zarówno dieta w postaci gotowych karm, jak i oparta na surowym mięsie dieta barw. Ważne, by była właściwie zbilansowana i pokrywała wysokie zapotrzebowanie energetyczne, szczególnie w okresie treningów i startów w wyścigach oraz cruisingach. Nie należy ich przekarmiać. Ważne też, by nie podawać im produktów wzdymających, takich jak warzywa strączkowe lub kapustne. Dzienną dawkę pokarmu dobrze jest dzielić na mniejsze porcje, by zminimalizować ryzyko skrętu żołądka. Odpowiednio żywione dorosłe psy nie wymagają dodatkowej suplementacji, chyba że w grę wchodzi żywienie metodą barw, gdzie suplementy są stałym elementem diety. Natomiast u szczeniąt i młodych psów, oprócz właściwego pokarmu, suplementacja jest wskazana. Stosuje się przede wszystkim preparaty wspomagające układ kostno-stawowy i produkcję kolagenu. Jeśli zaś chodzi o zdrowie, generalnie harty polskie nie mają z nim problemu. Ich słabym punktem jest układ kostno-stawowy, który jest narażony na różnego rodzaju urazy, jak złamania, zwichnięcia czy naderwania, wynikające z wielkiej pasji do ruchu oraz szybkości, jaką rozwijają. I choć nie jest to rasa chorowita, to na przestrzeni lat nie udało jej się uniknąć problemów. Był nawet moment, kiedy hart polski jako rasa prawie przestał istnieć. Pod koniec XIX wieku zaczęła maleć liczba polowań z hartami, aż w końcu w XX wieku całkowicie ich zakazano. To spowodowało znaczący spadek pogłowia tych pięknych psów. I tak jedna z najliczniejszych ras na polskich ziemiach stanęła na skraju wyginięcia. Nieliczne egzemplarze przetrwały II wojnę światową dzięki miłośnikom oraz kłusownikom, którzy mimo iż było to nielegalne, nadal z nimi polowali. Niestety w końcu pogłowie hartów polskich praktycznie zniknęło z naszych ziem, między innymi w wyniku powszechnego zakazu trzymania i polowania z hartami wprowadzonego w 1946 roku. Niestety w czasach PRL-u wszystko, co kojarzyło się z dawną arystokracją i burżuazyjnym stylem życia, było tępione. Nawet psy. Na szczęście dzięki wysiłkowi garstki pasjonatów harty polskie udało się uratować. W latach 70. sprowadzono kilka egzemplarzy tej pięknej rasy z terenów dzisiejszej Ukrainy i one stały się podwaliną do odtworzenia rasy na terenach Polski. Ciężka praca kilku zdeterminowanych fascynatów przyniosła owoce i po różnych perturbacjach przy okazji Światowej Wystawy Psów Rasowych w Poznaniu w 2006 roku Międzynarodowa Organizacja Kynologiczna FCI ostatecznie uznała rasę. Można powiedzieć, że niemal w ostatniej chwili udało się uratować od całkowitej zagłady ten relikt kultury łowieckiej naszych przodków. No i teraz każdy, kto pokocha te psy, może stać się właścicielem jednego z przedstawicieli rasy hart polski. Ale czy są to psy odpowiednie dla wszystkich? Na pewno nie. Przyszły właściciel harta polskiego, zanim zdecyduje się na nabycie takiego psa, powinien zapoznać się ze specyfiką rasy, żeby nie zrobić krzywdy sobie i psu. Jest to pies, który wymaga stanowczego, konsekwentnego prowadzenia. Dobrze prowadzony pies daje niesamowitą radość bycia z nim, ponieważ nie jest to pies, który jest psem posłusznym. On to zrobi, dlatego że chce to zrobić. Nie dlatego, że ja mu kazałam. Zrobi to, żeby mi sprawić przyjemność. Hart polski wymaga dojrzałego i rozsądnego opiekuna. Nie jest dobrym wyborem na pierwszego psa. Wymaga odpowiedzialności i rozwagi, by nie doprowadzić do poważnych problemów, takich jak spontaniczna pogoń za zwierzyną sąsiadów lub małymi pieskami na spacerach. Pomimo silnego instynktu łowieckiego, harty polskie cechuje wrażliwość i oddanie swojej rodzinie. Odpowiedzialnie pilnują również własnego terenu. Łatwo się uczą i do tego są bardzo czyste. Ich krótka szata nie wymaga mocnej pielęgnacji ani częstych kąpieli. Nie wydzielają też nieprzyjemnej psiej woni. Przejmują za to zapach otoczenia, co jest cechą skutecznych psów myśliwskich. To pies arystokrata, pomocnik w polowaniu, a nie pospolity burek. Dlatego każdy przyszły właściciel harta polskiego musi wiedzieć, że ze względu na wybitne umiejętności łowcze, posiadanie hartów w Polsce wymaga zezwolenia starosty i nie zwalnia nas z tego zamieszkiwanie w mieście. Każdorazowo
Jeśli chcemy przyjąć pod nasz dach jakiegokolwiek harta lub jego mieszańca, musimy otrzymać stosowne pozwolenie. To bardzo ważne, by w przyszłości uniknąć poważnych kłopotów z prawem. Wyjątkowe psy wymagają wyjątkowych środków ostrożności. Przyszły właściciel musi się zliczyć z tym, że hart polski wymaga ruchu. Nie może to być spacer 5-minutowy przed pracą i 20-minutowy po pracy. Harty polskie wymagają ruchu. On jest po to stworzony, po to się rodzi, żeby biegać. Dziś harty polskie, nasza duma i chluba, mają się dość dobrze. Mamy zarejestrowanych około 300 egzemplarzy w naszym kraju, czynnych kilkanaście hodowli, rocznie rodzi się kilka miotów. Trzymane są jednak głównie przez miłośników rasy. Są też hodowane w niemal wszystkich krajach europejskich, a także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. Od 1984 roku działa też w Polsce Klub Harta Polskiego. Jeśli spodobały Wam się harty polskie i myślicie, że jest to rasa dla Was, to gwarantuję Wam, że te mądre i oddane psy sprawią Wam wiele radości. A jeśli lubicie nasze filmy, to zasubskrybujcie kanał Tropi do Gradzi, kliknijcie w dzwonek powiadomień i zostawcie komentarz. Może chcecie, abyśmy omówili jakąś konkretną rasę, która szczególnie Wam się podoba? Napiszcie o tym. Na pewno znajdziemy ją u któregoś z hodowców klubu Tropi Dog. Do zobaczenia już niebawem!